moja obserwacja i potem może się przerodzi w pytanie, jest taka, że osoby, które w ogóle mają zablokowany temat sztuki, że myślą, że no ja nie będę tworzył, albo to, co ja zrobię, jest niewartościowe, albo nie pokazują na przykład, że dużo moich znajomych nie przyznaje się na przykład do tego, że gdzieś piszę wiersze do szuflady, albo na przykład nie pokazuje rysunków, albo mówi, no to do mnie to takie, twoje to ładniejsze, bo ty rysujesz, to twoje to ładniejsze, a mówię, o Jezu, ale to jest super kreska, no nie? I że wydaje mi się, że też to wynika z pewnych blokad, które ma się w sobie, też to właśnie przejawianie się i to zablokowanie, to przejawianie się i przez pewne metody terapeutyczne, takie docenienie też tego, co się robi, albo pokazanie, że to jest właśnie sztuka, że no, najsławniejsi malarze na świecie to takie właśnie bezgrowe trochę robili, ale one nie są bezgrowe, bo to wszystko ma sens. I właśnie zauważam, że osoby, które nagle dostrzegają, że ich takie w sumie rysuneczki są wartościowe i można się z nimi na przykład podzielić na Instagramie, powiedzmy, i że to jest lajkowane przez jakieś galerie, jakoś otwiera je w też taki sposób, że na przykład mogą też z pewnością siebie wyjść na, nie wiem, rozmowę kwalifikacyjną. Że po prostu ta sztuka i pokazywanie, dzielenie się sztuką może dużo zmienić w ogóle w tym, jak my się dzielimy też ze światem sobą. My się przejawiamy. No i właśnie takie pytanie, czy są takie metody terapeutyczne, czy pracujesz z takimi metodami, właśnie z osobami, które są gdzieś tam przyblokowane właśnie. Gdzieś tam na takim poziomie też społecznym, albo na przykład relacyjnym. Tak, tutaj mogę powiedzieć właśnie kilka słów. Jedna rzecz jest taka, że można popracować tutaj od strony terapeutycznej, takiej już bardziej typowo terapeutycznej, czyli na przykład przez ustawienia Hellingera. Jest bardzo duże pole możliwości do działania, żeby odblokować w ogóle. Blokada to jest taka wspaniała rzecz, jeżeli ją mamy, bo jeżeli jest blokada, to jest jak brama do rozwiązania. Więc jeśli są blokady, to widzimy, którędy. I blokady są też, ja je postrzegam jako taki drogowskaz, one nam pokazują dokładnie. Ale jeśli chodzi też od strony sztuki po prostu, dlatego że czy od strony sztuki można rozpracować takie blokady, na przykład, które mamy względem kontaktu ze społeczeństwem, z innymi ludźmi? Jak najbardziej tak. I jeżeli chodzi o tą sztukę transcendentalną, sztukę intuicyjną i również takie różne możliwości, które daje nam na przykład Vedic Art, teraz bardzo popularny, ja z tymi rzeczami również pracuję i można taką osobę poprowadzić procesem, żeby za pomocą sztuki, ja akurat pracuję z malarstwem głównie, ale można to zrobić za pomocą każdego rodzaju sztuki. Są osoby, które pracują na przykład z tańcem intuicyjnym. Są osoby, które pracują z używaniem głosu, ze śpiewem. I tak naprawdę każdy rodzaj sztuki można użyć do tego, żeby za pomocą sztuki intuicyjnej, sztuki transcendentalnej, przeprowadzić, można powiedzieć, tego takiego przyblokowanego artystę, żeby mógł przejść przez swoje bariery i blokady, żeby mógł się tak wykruć, jak po prostu ptak z jaja, który jest w środku, już jest gotowy, jest już tam cały ten potencjał i możliwość, żeby otworzyć skrzydła i latać. To wszystko już tam jest, tylko jest przyblokowane, że to się nie ma jak poruszać. I za pomocą właśnie sztuki, na przykład transcendentalnej, możemy to w człowieku uruchomić i to pociąga za sobą również zmianę w życiu tej osoby, po prostu w relacjach między nim a na przykład osobami w relacji partnerskiej, w relacji z przyjaciółmi, w relacji ze światem, bo tak naprawdę sztuka to jest też temat świata. Ja i świat, ja i moje życie. Znak lwa to jest znak życia, naszego serca. Więc jeżeli coś jest przyblokowane w tym temacie, to znaczy, że na innych płaszczyznach, które wszystkie posiadają ten sam rdzeń naszej relacji wobec życia, coś jest przyblokowane i jeżeli zobaczymy rdzeń,
a wchodzimy do niego za pomocą na przykład blokady w danej relacji albo blokady na poziomie artystycznym, to wtedy usuwamy automatycznie blokady na innych płaszczyznach, ponieważ pracujemy w najgłębszym jakby położeniu, gdzie jest główna blokada założona, która później przebija na różne warstwy naszego życia. Więc jeżeli tam zrobimy porządek, no to już na wielu płaszczyznach zaczyna być płynnie i harmonijnie. I jeśli o mnie chodzi, o procesy, które ja mogę dla kogoś zrobić, to pomijając wszystkie terapeutyczne metody, które jakby na co dzień używam, czyli i Hellinger jest bardzo skuteczny tutaj, i kroniki Akaszy mogą dać też wspaniałe wskazówki i nam w ogóle pomóc to przepracować. Astrologia tak samo da nam jakby wskazówki, którędy, w jaki sposób można się do tego dostać. To sztuka intuicyjna zawiera też cały proces, czyli ktoś, załóżmy, maluje, ale wchodzimy w to, co go blokuje, dlaczego, z jakim tematem ktoś pracuje. Ktoś może chcieć pracować z tematem na przykład relacji z innymi kobietami. Załóżmy, mam taką znajomą, ona zawsze rywalizuje z innymi kobietami. Po prostu tak już się układa, my akurat się bardzo lubimy i o dziwo ze mną, ja nie mam uczucia, żeby ona ze mną rywalizowała, ale mamy też koniunkcję słońc i w ogóle dosyć dobrze się rozumiemy. Ale jakoś jest tak, że z większością kobiet ona po prostu rywalizuje. Ma Wenus położoną w ognistym znaku, więc to jest też takie naturalne dosyć, że te inne kobiety młode to są dla niej rywalki. Ale załóżmy, że ktoś ma tego typu problem, bo jeszcze nie było takiego przykładu, jest jakiś nowy. I załóżmy, że właśnie ona chce, żebyśmy zrobiły taką sesję malowania intuicyjnego, w którym wejdziemy w terapeutyczny proces, gdzie głęboko na warstwach po prostu jej osobowości, gdzie jakby się narodził ten cały model, który rządzi teraz tym, że ona inne kobiety ma za rywalki, a nie jako po prostu no, bardziej naturalnie pomocnicy czy przyjaciela, żeby tam rozpoznać, tam zejść, na przykład może w jakichś wydarzeniach z dzieciństwa, może w tym, jak obserwowała, nie wiem, relacje swojej mamy z jej siostrą albo jeszcze gdzie indziej. Może na jakichś konstrukcjach żeńskiej energii położeń Słońca i Księżyca albo jakiś jeszcze inny. W każdym razie tam, kiedy za pomocą sztuki schodzimy do tych procesów, możemy te procesy uruchomić, przepracować, uwolnić. Emocje mogą się po prostu wylać na tym płótnie. Nawet ciało może się mocno poruszać, przecież wiemy, jak artyści czasami w takim szale na przykład grają czy tworzą. Dlatego, że ta energia po prostu niesie i usuwa blokady, które gdzieś tam w nas są i się przez nie przełamuje albo opada. I jest pewien moment, że na przykład dużo z tego obrazu jest prawie gotowe, ale my już nie mamy siły. I wtedy też niekoniecznie się maluje na siłę. Można zostawić i taki obraz sobie leży tydzień, dwa, trzy, pół roku. I w pewnym momencie coś w nas się uruchamia, żeby wrócić tam i że mamy ochotę. I wtedy, żeby to się działo i ten proces się uruchamia po jakimś czasie, może on dobiega pewnego końca, a może czuć, że tam nie jest jeszcze koniec. I po prostu zobaczymy, kiedy przyjdzie czas na to, żeby to szło dalej. Ja mam zazwyczaj bardzo taki konkretny schemat tego, jak jest u mnie z malowaniem. Jest tak, że jest pewien początek, jest pewne takie rozwinięcie i to idzie, idzie, idzie. Później jest przerwa. Później jest nagle odkrycie tego, że to wygląda tak. Wcześniej w ogóle nie widzę, jak wygląda to moja praca. I wtedy, kiedy to widzę z perspektywy, dopiero po tym takim ostudzeniu, kiedy wszystko już się uspokoiło, to widzę, co chcę zmienić i jak, albo czy w ogóle, bo tam też nie ma często konkretnych kształtów, tylko jest po prostu spontanicznie malowany obraz. I później jakby kontynuuję. I to, co jest też taki ciekawy element, zauważyłam, co dla mnie na moim obecnym etapie życia jest bardzo też takie wyzwalające, ponieważ nasze jakby etapy życia są różne. Nasza osobowość też się zmienia i przechodzimy przez różne jakby fazy swojego rozwoju. Więc w tym momencie coś jest dla mnie ciekawe albo podlegam pewnym procesom, które kiedy się przerobią, zintegrują, dobiegną końca,
to już nie będzie takiego schematu w moim życiu, tylko uruchomią się inne albo będzie spokojny czas. Więc zauważyłam właśnie, że wyjątkowo dla mnie fajne jest to, jak znajduję obrazy, które były pozornie zakończone, ale nie miałam wcale takiego zaskoczenia, że tak, to jest już taki finał. Albo nawet wiem, że są takie, które poczułam, że to dotarło do swojego końca. I wszystkie kształty, które są w tych obrazach, po prostu zamalowuję i rozbijam tą formę. To jest niesamowicie po prostu przyjemne. To jest po prostu ekstaza. Odebrać to, że utworzyłam, że one są w jakimś tam kształcie. Po prostu zupełnie, że została ujęta, po prostu tak jakby wypuszczona została energia, która była pozamykana gdzieś. Więc nawet muszę się przyznać, że pewne obrazy, które już dawno temu namalowałam, to je tak na strypu pokryjomu odebrałam im te formy. I teraz w ogóle się czuję wspaniale, że one są takie uwolnione, że one po prostu tak, że już nie ma jakaś energia, po prostu się zupełnie może wydostać i się poluzować. A czasami mam takie etapy, że lubię te formy tworzyć. I to są pewne jakby obrazy tego, co się dzieje jakby we mnie, w mojej psychice, w moim ciele energetycznym i na pewno też w moim życiu. Więc teraz mam takie różne, można powiedzieć, procesy czasami. I mam też takie procesy, gdzie właśnie kilka miesięcy, czy pół roku albo dłużej po prostu nic nie maluję. Miałam takie okresy czasu, że w życiu przez kilka lat nic nie rysowałam ani nie malowałam. Później mnie naszło i kilka miesięcy non stop. Czasami jeden dzień. To bardzo różnie. Po prostu już nie próbuję tego egzekwować od rzeczywistości. Nie próbuję temu narzucać ani kontrolować tego, bo wiem, że nie mam nad tym mocy. Teraz, jeżeli jest ruch, który mnie prowadzi, to pozwalam, żeby moje ciało razem z nim współgrało. Ale jeżeli tego ruchu nie ma, to nie czuję z tym konfliktu. Po prostu wiem, że jeżeli będzie jakieś dzieło do stworzenia, to przyjdzie. I przyjdzie, czy to jakby w tej formie, czy w tej formie, czy w innej. I ja wejdę w ruch, który razem z tym w harmonii po prostu płynie. I do momentu, aż to jest stworzone, będę się poruszała w tym ruchu. A później jest zakończenie i jest co innego.